Dzisiaj tak wygląda nasze śniadanie. Nasze, to jest moja część. Ja sobie zrobiłam szakszukę, do tego mam tosta, ogórka i paprykę, a Dominik ma catering od dzisiaj, także je... Co to jest? Ryżanka z truskawkami i rodzynkami. Lubisz rodzynki? Tak? To smacznego, proszę. Ja właśnie będę robić najpopularniejszą kawę w internecie. Na pewno już milion razy widzieliście, jak to wszystko się robi i jak ta kawa wygląda, ale ja też Wam pokażę, jak ja to robię. Ja robię kawę w Thermomixie, wtedy wszystko fajnie nam się ubija. Chciałam jeszcze dodać, że ja na ogół kaw nie piję, a ta kawa to jedna z nielicznych, które faktycznie mi smakują. Piję jeszcze latte i frappuccino karmelowe. Nie lubię takich mocnych kaw, raczej daję sobie dużo mleka, także lubię takie właśnie bardzo mleczne kawy. I tutaj zawsze daję sobie dużo mleka, troszeczkę tej pianki z kawą i naprawdę bardzo dobra jest ta kawa, także zaczynam. Na początku do Thermomixa wkładam sobie motylek, żeby wszystko tutaj ładnie się ubiło. Będzie to po prostu łatwiej ubić z motylkiem. I tak jak w każdym przepisie, z tego co widziałam, tam na jedną kawę było dwie łyżki, czy właśnie łyżeczki, teraz nie pamiętam, kawy. Do tego tyle samo cukru i tyle samo ciepłej wody. Ja już wodę sobie zagrzałam w czajniku. Ze względu na to, że robię dwie, to dodam po prostu może trzy duże łyżki. Do tego dodajemy tyle samo cukru. Także nie jest to zbyt fit opcja. I tyle samo ciepłej wody. Tak na ten moment to się prezentuje, niezbyt ładnie, ale włączam Thermomixa i za chwilę pokażę Wam, jak fajnie to się wszystko ubije. Ważną kwestią przy Thermomixie jest też to, żeby przy założonym motylku nie ustawiać większej mocy niż 4, także ja sobie zawsze ustawiam takie 3,5, a tymczasem będę do szklanek wlewać mleko i dawać lód. Ja raczej piję z mlekiem tłustym, Dominik ma tutaj takie 0,5, ale dla mnie takie mleko to jest po prostu jak woda, więc ja zwykle 1,5 albo 3,2, to już w ogóle moje ulubione. I możecie zobaczyć, jak wszystko super się ubiło. Ta pianka ma już taki jasny kolor. Jeszcze tak naprawdę mogłabym ją na chwilę wstawić, ale wtedy niewygodnie się to po prostu miesza z tym mlekiem, także wydaje mi się, że zostawię po prostu taką i daję już do szklanek. Hej wszystkim, witamy Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj naszą misją jest kupienie mikrofalówki. Już ostatnio byliśmy, ale niestety musimy mieć o konkretnych wymiarach, jesteśmy ograniczeni, bo mamy małą kuchnię, mamy jedno miejsce, gdzie chcemy ją dać, no a tamto była za głęboka. Więc no, przejdziemy na polowanie numer 2. Jeszcze oprócz tego muszę zrobić sobie dziurki w pasku. A ja jeszcze chcę iść do Rossmana. Wiemy, co chcemy kupić i idziemy szybko raz, dwa załatwić sprawę i... Wracamy. No. Potrzebujemy mikrofalówki, bo Dominik ma od dzisiaj catering na co najmniej miesiąc, na razie miesiąc. No, testuję sobie, więc zobaczymy. Jest to dla mnie mega wygodne, bo ja zawsze, ja jem dużo, bardzo dużo jem, muszę gotować posiłki. To było tak zazwyczaj, że już zjadłem na przykład śniadanie, już myślałem o drugim. Tak, dobra. Więc... Po prostu dla mnie to była robota, teraz ja mam spokój. Więc oby. Co oby? Się przydała. No na pewno się przyda. Dobra, to lecimy. A, niestety smak. Idziemy na zero. Dominik poszedł oddać pasek do zmniejszenia. Musi sobie dorobić dziurki, a ja siedzę i patrzę. Planuję zdjęcia, teraz chcę dodawać trochę jaśniejsze. Jak widzicie, różnią się od tych poprzednich, ale mam nadzieję, że wszystko ładnie się zgra. Co? Nic nie chciał ode mnie. Tak jak kiedyś, ale dałem mu 5 zł. Mówi, że to jest drobne. A ile zrobiłeś dziurek? Dwie dziury, ale ta jedna jest okej.
Niestety nie dostaliśmy tutaj naszej mikrofalówki, jedziemy dalej, ale wiemy gdzie jest, także jedziemy do Czeladzi i tam chyba będzie nasza mikrofalówka, ale ja się cieszę, bo zrobiłam zakupy w Rossmanie i kupiłam to co chciałam, także super. Robimy unboxing mikrofalówki. Jakby kogoś interesowało, jaką kupiliśmy. Tak, w ogóle ma jedną z takich najważniejszych funkcji, podgrzewanie. Nie, super. Po prostu skupiliśmy się na tym, żeby właśnie po prostu... mikrofalówkę, no, która i tak będzie w szafce i no ma po prostu ma podgrzewać i być czarna. O. Tak. Taka, jak masz? O. No, taka zwykła czarna. Zobaczymy, czy się zmieści teraz, trzeba te rzeczy tam po... Oni tak sobie włożyliśmy ją do szafki. Znaczy ten kabel tak nie będzie, będziemy tylko go dawać jak używamy. No niestety mamy taką kuchnię, że... Że na razie musi tak być. Nigdy nie planowaliśmy mieć mikrofalówki, ale przez catering no, jest to wygodniejsze. Tak, ale działa. O, zajebiście. Byliśmy też dzisiaj w Rossmanie i pokażę wam, co kupiliśmy. Kupiliśmy chusteczki zapobiegające farbowaniu. Zawsze tak w razie czego sobie wrzucimy, żeby przypadkiem nic nam się nie pofarbowało. Kupiłam barwnik do tkanin. To jest akurat dla mojej mamy, ale bardzo polecam ten produkt. Fajnie farbuje przede wszystkim spodnie, jak na przykład macie już takie, wiecie, sprane, wyblakłe, to bardzo fajnie sprawdza się ten barwnik do tkanin i tak odnawia ten kolor. Także wygląda on zdecydowanie lepiej, a spodnie wyglądają prawie jak nowe. Do tego kupiłam sobie zestaw szampon i maskę do włosów. Szampon wzięłam tak naprawdę przypadkowo, nic o nim nie wiem, ale stwierdziłam, że może akurat mi się sprawdzi. Ostatnio mam jakieś dziwne akcje, jeśli chodzi o moją skórę głowy. Nie wiem, co się z nią dzieje, ale jest bardzo nieposłuszna, także próbuję różnych szamponów. Mam nadzieję, że ten polubi się z moimi włosami i skórą głowy. Do tego wzięłam sobie maskę nawilżającą Hair Food z grupy właśnie, o której wam mówiłam na Facebooku Włosomaniaczki. Wiem, że wiele osób ten Hair Food poleca, także sprawdzę, zobaczymy jak u mnie zadziała, ale wydaje mi się, że będzie w porządku. I jeszcze jedną rzecz, z której bardzo się cieszę, ponieważ kupiłam w Rossmanie taką obieraczkę, jak to się nazywa? Odkurzacz? Nie wiem, jak to nazwać. Taka maszynka. Maszynka do ubrań, która wiecie, zbiera wam te... Co? O, golarka, tak. Golarka do ubrań, która zbiera te takie ciciki i kulki, jak macie jakieś pokulkowane. Jak macie na przykład bluzę taką już skulkowaną, także widziałam to właśnie, moja mama to ostatnio kupiła i Konrad sobie obierał całą bluzę, ogolił, bo już była taka brzydka z prania i faktycznie wyglądała jak nowa. Ja też mam jakieś tam parę ubrań, które muszę tym potraktować, także bardzo się cieszę. I tak to się prezentuje, niestety nie mamy baterii, więc będziemy musieli dokupić sobie baterię, ale... Tak wygląda ta golarka do ubrań, także sprawdzi się na pewno. Dodatkowo kosztowała 18 zł, także nie tak dużo. Hej wszystkim, dzisiaj taki rodzinny wypad. Jest z nami Konrad i jedziemy na pole rzepakowe, bo jestem rzepiarą i muszę zrobić zdjęcie. Nie będziemy niszczyć rzepaków. Nie, właśnie chcę tu nawet... No właśnie chcę go zniszczyć specjalnie. I widzicie, tu sobie staniemy, nikomu nie będziemy nic niszczyć. Na zdróweczko. No dobra. I jak z pierwszych zdjęć? Drama. Zmieniliśmy lokalizację i zmieniliśmy ubiór. Dokładnie. Teraz jesteśmy pod starą wieżą, teraz tam jest taki stary budynek za mną i będziemy robić zdjęcia z czymś super. Zamówiłam na Allegro świece dymne. Tak one się prezentują. Mamy 5 świec, różne kolory. I teraz zastanawiamy się, jakie miejsce będzie najlepsze. Nie wiem nawet ile ta świeca daje dymu, jak to wygląda, bo nigdy... Wieje wiatr. I no to właśnie. Może nam troszkę utrudnić. To może nam utrudnić, bo może rozwiewać po prostu ten dym. Dlatego zaraz zobaczymy, gdzie teoretycznie najlepiej będzie zrobić te zdjęcia i potem najwyżej się nie udadzą. Ile one kosztują?
Nie, za taki zasób zapłaciłam 30 zł z przesyłką. 33 jakoś. No, tylko wiesz, chciałabym, żeby wyszło, nie? 40 sekund, nie? No właśnie, to taka świeca pali się od 45 do 60 sekund. Tym bardziej, że nawet nie wiemy, ile daje dymu. Nie idź tam, no właśnie. Ej. No to taka dziura, Jezus, jak strasznie. Tam też patrz. A, gołąb. Się przestraszyła. Ej, ale to jest niebezpieczne, chodź tu. Przyszliśmy jednak pod ten budynek i tutaj będziemy robić zdjęcia, także zaraz odpalamy, jeszcze nie zdecydowałam się na kolor świecy. My ci wylosujemy. No, wylosuj sobie, zamknij oczy i wyciągnij. Ale czekaj, bo ty jaką chcesz? Ja chcę zieloną. No to nie mogę, bo jak wylosuję zieloną. To wyjmę zieloną i zostaną te, które ten. A ty? No nie wiem, jeszcze zobacz, no. No ale ja wiem, że zapakowana to jest albo pomarańczowa, albo czerwona, no. No to masz pomarańczową. A nie wiem, czy ja chcę pomarańczową. No to... To chyba, że ta taka próbna. Albo wyjdzie, albo nie. Jestem ciekawa, jak to w ogóle... A jak się to odkleja, nie. Odpalasz to, tak? Tak. Chyba tak. Aha, no. Boję się. A to stań tu, nie? To nie od razu. No. A to nie wybuchnie? Ale musisz ten... Do góry. No do góry, no. Nie wiem. W dół. O tak, no o. Kurde. Teraz ci trochę za ten. Przed siebie. Nie, przed ciebie, bo nie tak, niżej. To co ty wiesz? No jak mam ten. Ja nie wiem, czy coś wyjdzie, ja się przestraszyłam. Okay. No.